W tym nagraniu zajmiemy się omówieniem reakcji hydratacji alkinów. Zacznijmy od alkinu terminalnego. Jest to taki alkin, w którym wiązanie potrójne występuje między pierwszym a drugim atomem węgla w łańcuchu. W tej cząsteczce przy pierwszym atomie węgla znajduje się tylko jeden atom wodoru. Natomiast do drugiego atomu węgla niech będzie przyłączona dowolna grupa alkilowa. W celu przeprowadzenia reakcji dodajemy do alkinu kwas siarkowy 6 i siarczan 6, rtęci 2. Reakcja hydratacji polega na przyłączeniu cząsteczki wody do alkinu. W efekcie końcowym do jednego z atomów węgla przy wiązaniu potrójnym przyłączy się kation wodoru, a do drugiego grupa wodorotlenkowa. Ta reakcja zachodzi zgodnie z regułą markownikowa, więc grupa wodorotlenkowa przyłączy się do najbardziej podstawionego atomu węgla. Natomiast atom wodoru przyłączy się do tego atomu węgla, który jest mniej podstawiony, a tym samym już przed zajściem reakcji ma więcej atomów wodoru przyłączonych do siebie. W trakcie reakcji hydratacji otrzymujemy związek przejściowy. Jest to tak zwany enol. Enole są to związki organiczne, w którym grupa hydroksylowa występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel-węgiel. Stąd ich nazwa. En to końcówka od nazwy alkenu. W związku występuje podwójne wiązanie. Ol to końcówka charakterystyczna dla nazw alkoholi. W enolu jest grupa hydroksylowa, która w związkach organicznych utożsamiana jest z alkoholami. Enol w warunkach tej reakcji nie jest stabilny i przekształca się w keton. Zapiszmy równanie reakcji hydratacji propynu. Jest to terminalny alkin. Na alkin działamy kwasem siarkowym 6 i siarczanem 6 do rtęci 2. W wyniku reakcji otrzymujemy enol z przyłączoną grupą hydroksylową do drugiego atomu węgla. Między pierwszym a drugim atomem węgla w tym enolu występuje wiązanie podwójne. Otrzymany enol przekształca się w keton o 3 atomach węgla w cząsteczce. Enolu na atomie tlenu są dwie niewiążące pary elektronowe. W trakcie przebiegu reakcji enol znajduje się w środowisku kwaśnym. Otaczają go jony oksoniowe. Jony oksoniowe są w stanie przekazać proton, który przyłączy się do cząsteczki enolu. Enol ma podwójne wiązanie, dlatego też jest nukleofilem i bardzo chętnie połączy się z kationem wodoru. W wyniku tego otrzymamy karbokation o możliwie najwyższej rzędowości. Ładunek dodatni skumuluje się na drugim atomie węgla w łańcuchu, natomiast atom wodoru przyłączy się do pierwszego atomu węgla. Otrzymaliśmy jedną z dwóch możliwych rezonansowych struktur. Druga jest taka, w której nastąpi przeniesienie jednej niewiążącej pary elektronowej z atomu tlenu. Także powstanie kolejne wiązanie węgiel-tlen, a ładunek dodatni skumuluje się na atomie tlenu. Przypomnę, że mamy do czynienia z roztworami wodnymi, więc struktury rezonansowe znajdują się w otoczeniu wody. Atom tlenu ma dzięki temu możliwość pozbycia się cząstkowego ładunku dodatniego. Wystarczy, że zacznie oddziaływać z cząsteczką wody, która w tym przypadku będzie zachowywać się jak zasada w myśl teorii Bronssteda-Lowrego i przyjmie proton od enolu. W wyniku tego procesu z enolu otrzymamy keton. Oba te związki, enol i keton, znajdują się między sobą w równowadze. Taki stan nazywamy równowagą ketonowo-enolową. Natomiast proces przechodzenia enolu w keton i na odwrót to tautomeryzacja. Tautomeryzacja to przemiana izomeryczna, w której związek chemiczny występuje w dwóch formach, tak zwanych tautomerach. Tautomery, tutaj enol i keton, zawierają tą samą liczbę tych samych atomów, ale atomy są ze sobą inaczej połączone. Aby otrzymać keton, musieliśmy użyć kwasu siarkowego 6. Jest on katalizatorem umożliwiającym przejście enolu w keton. Więc mamy tu do czynienia z tautomeryzacją katalizowaną kwasem.